Radosław Siedlecki pod kolumną Zygmunta w Warszawie. 8 grudnia 2016. Mikołaju, dzisiaj brałeś udział w happeningu, widziałeś, co robił Radzio. Opowiedz, jak było? No Radek dzisiaj bardzo dzielnie, jak zawsze. Radek zawsze jest bardzo dzielny. To jest jeden z takich większych polskich działaczy, na pewno takich kozaków. Twarzą do kamery. Jak Radek, chodźmy, jest chodź, za dużo. Żeby go ująć, pokaż. Aha. No i dzisiaj Radzio tak, ponieważ zamknęli tego, nie zamknęli jeszcze, ale mają zamknąć tego Piotrka Rybaka z Wrocławia, za to, że spalił kupłę Sorosa. No to tak, no i co pan powie, proszę pana, proszę mi powiedzieć dla Telewizji Narodowej, co pan powie na ten temat, że tutaj płonie kukła Sorosza obok choinki, świątecznie? Myślę, że należy to popierać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może pan pozdrowi znajomych albo rodzinę? Pozdrawiam wszystkich. Szanowni Państwo, wracamy do narracji pana Mikołaja Rajzera. Mikołaj, kontynuuj. Radosław dzisiaj świecił, palił, płonęła się kukła Sorosza. Palimy kukłę, nie chcemy wzniecać niepotrzebnych sensacji ogniem, szyby. Aha. Dlatego palimy tak 21-wiecznie, czyli LED-owo, na LED-y. Chodź, zobaczmy, jak to wygląda z tej strony. Chodź, mów i chodź. Nie patrzmy, jak bardzo to starze. A co oni na to właśnie? No tak nie pytałem. Natomiast słuchaj, bardzo rozchwytywane, można powiedzieć. Młodzież wszyscy Radka bardzo lubią, popierają. Dziękują Radkowi za to, że działa. No ja tutaj od siebie też chciałbym dodać, że jestem z Radka bardzo dumny, bo to kilka godzin się powiedzieć. No i to w sumie chyba tyle. No zaraz się pali. Będzie się za tydzień palić. Choinka się pali. Soros się pali, świąteczna pani atmosfera. Pani była, co no. powiedziała właśnie, że Soros wcale nie jest Soroszem, że sobie... tak, że jest po prostu Hazarem, po prostu urządzającym sobie rytuały na dzieciach. Że jest po tak prostu... powiedziała brzydko? Tak. Nie wiadomo, czy aż tak robi, natomiast wiadomo, że robi bardzo źle, sponsoruje różne... Zapraszam do robienia ze wspólnych fotek. Różne jakieś kultury, takie ciekawe w Polsce, nie tylko w Polsce. Mikołaju, ty dzisiaj byłeś ochroniarzem. Ty dzisiaj ochraniałeś Radosława Siedleckiego, celebrytę polskiego stłuszcza, statystę Telewizji Narodowej, który odgrywa kukłę Sorosza palącą się. Powiedz, czy były ataki na Radosława dzisiaj? To nie, no na Radka na szczęście nie było. Tak, chociaż tak, ja wiem, przyglądali mu się tak gdzieś. Aczkolwiek jeden był potencjalny, bo dwóch w kominiarkach na rowerach przyglądało mi się i to po jakoś dziwnie. No i Mikołaj jak podszedł, to oni się ewakuowali. Ewakuowali się, a my popatrzmy jeszcze tak poglądowo, jak to wygląda. Jak chciałbym, żeby właśnie wszyscy nasi telewidzowie Telewizji Narodowej, którzy śledzą, co się dzieje, trzymają kciuki za Piotra Rybaka, żeby dowiedzieli się, że można, że to jest właśnie zgodne z normami europejskimi. Tak jest, takie ja cały czas ludziom mówiłem jest... właśnie, że to jest happening właśnie zgodny w sprawie uwolnienia Piotra Rybaka. Jak zetwiały ci urzędy, co? Nie będzie siedział, bo przecież będzie apelował, jasne, że będzie apelował i na pewno ten wyrok będzie zmieniony. Natomiast zapraszam do robienia ze wspólnych fotek. W sądach, słuchajcie, sam mam te trzy wyroki, jestem wielokrotnie recydywistą. Szkoda. I jeszcze zbliżenie. Panowie, tak stańcie, tak. I patrzcie na choinkę. Profile, bardzo ładne profile. Na tle kościoła świętej Anny, na placu zamkowym, nasi bohaterowie. Aha, wszyscy macie pozdrowienia i przekazy. No. Od Zygmunta III Wazy. Dokładnie. Jeszcze na Zygmunta III Wazę zbliżenie. To jest właśnie nasz król, którego żeśmy zabrali z Krakowa, gdzie Sorosze się czaiły, żeby objąć koronę polską. Tak to, proszę Państwa, wygląda dla Telewizji Narodowej. Z Placu Zamkowego realizował materiał dla Telewizji Narodowej Eugeniusz Sendecki.